Hej, tutaj MHLWCZSZYSZYL i zapraszam Was na unboxing 6 koreańskich boosterów, które dostałem od Hikomikosa w ramach wymiany na Pyrkonia. Są one z różnych setów, z trzech różnych setów. Pierwszy to jest Psycho Drive, bodajże tak się ten set nazywa, w każdym razie to jest jeden z dwóch równolegle wydanych serii, które weszły w skład naszego Next Destinies. Dwa Plasma Storm. Ten Plasma Blast. Jak się tam to tłumaczy? Nie pamiętam już, jak w różnych regionach się nazywają sety plazmy. W każdym razie to jest ten koreański, czy też japoński, bo koreańskie i japońskie edycje mają te same nazwy setów. I ostatnie 3EX Battle Boost, to jest odpowiednik naszego Legendary Treasures. Więc łącznie jest 6 boosterów. Zacznę od najstarszego setu, czyli Psycho Drive, znamy to na okładce. Wydaje mi się, że to jest Psycho Drive. Przyznam szczerze, że nie pamiętam tych wszystkich nazw z innych regionów. W każdym boosterze edycji koreańskiej jest po 5 kart. Podobnie jak japoński. To jest bodajże Munno. Nie zabijajcie mnie, jeśli nie będę znał nazw niektórych poków. To jest ta mapka wodna. Nie pamiętam ich nazw poszczególnych. O, szynszylka, jak wesoło. To jest bodajże Prism Energy. I ostatnia karta. Ach, Heracross. Za tym nie ma żadnej rarki w tym boosterku. W każdym boosterze jest 50% szansa na wyciągnięcie rarki. Generalnie. W tej edycji. Natomiast wszystkie rarki są co najmniej holograficzne. Nie? To jest to zaleta. Edycja japońska i koreańska są pod tym względem bardzo do siebie zbliżone. Jezu, ale te boostery pakują tak. O dobra, to jest taki fajny trik. Właśnie to jest z kapą. I on działa w ogóle. Dobra, rozwalę trochę ten booster, ale też mniejsza o to. Najpierwsze z setów plazmy. Mamy sobie Primeape'a, mamy sobie Trico, mamy sobie Palpitoads bodajże. Plasma Energy i no to a znowu nie ma rarki. Smutno, smutno. Może drugi boosterek to zmieni. W razie tak otworzyć. Znaczy, coś daje? Okej. Okay. Dobra, tak jest łatwiej. No dobra. No, mamy sobie Nidoranka. Mamy sobie Hoothoota. Lanturna. Nie pamiętam, jak on się nazywał. I znowu Plasma Energy. A zatem znowu nie ma żadnego rara. Trochę smutno. No, zostały jeszcze 3. I EX Battle Boosta, czyli Legendary Treasures na nasz. Aczkolwiek to chyba nie ma Radiant Collection, bo ona się okazała jak osobny set, czyli Shiny Collection w edycji japońskiej, podejrzewam, że w koreańskiej również. Więc to są takie pozostałe karty. No. O, mamy sobie Stanfiska jako pierwszego. No ja na pewno nie przypomnę sobie, jak to się nazywa. Cwajus bodajże. No, ewolucja Piplapa. Jezu, moja pamięć do nas Pokémonów z nowszej generacji jest bardzo słaba. Nie przypomnę sobie. O, i Embor.
Mamy sobie emborko. Okej. Dobra, zostało jeszcze dwa busera. Z Battle Boosta. Mam nadzieję, że jakiś jeden też EX by się trafił, to było fajnie. Okej. Powiedzmy, nie przypomnę, jak to się nazywało przy DWC Embora. Walić to. Też sobie nie przypomnę. Też, wybaczcie, Gallade, okej. Okay. Przynajmniej to kojarzę. I... O, Lucario. Okej. Okay. Nie kojarzę tego. Nie kojarzę tej karty, mówiąc szczerze. W sensie, kojarzę kartę, ale nie z wersji z tym artworkiem. Okej. Okay. Fajny nawet. Chyba nie miałem takiego takiego artworku. Znaczy wersji z takim artworkiem na karcie. Przynajmniej nie przypomnę o tym. Ale ostatni booster. Z Battle Boosta. Sosis. Zorua. Minum, Gyarados i ostatnia karta Garpodor. Jakby co, zakończyliśmy największym śmieciem. Dosłownie. No dobra, dzięki za oglądanie. To już wszystko, jeśli chodzi o te koreańskie boostery. I widzimy się następnym razem. Pa!